Już niebawem Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości będzie miał brata, gdyż w przyszłym roku w naszym mieście powstanie kolejny regionalny inkubator przedsiębiorczości. Inkubator powstanie na blisko 760 metrach kwadratowych. Przewiduje się, że powstanie tam 16 firm rozpoczynających działalność lub takich, które rozpoczęły działalność nie później niż rok przed zakończeniem tej inwestycji. Nowy inkubator powstanie w budynku po Szkole Muzycznej i Przychodni Medycyny Pracy przy ulicy Toruńskiej 30. Na przyjęcie pierwszych firm będzie gotowy prawdopodobnie we wrześniu przyszłego roku. Chcemy się skoncentrować w tym inkubatorze na inteligentnych specjalizacjach, na tym, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa w najbliższych latach. Stąd będzie ten inkubator miał nieco inny charakter niż ten, który już powstał wcześniej założony przez miasto Włocławek. Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 7 milionów złotych na zrealizowanie tej inwestycji. Kwota dofinansowania z funduszy unijnych wynosi 2 miliony 700 tysięcy złotych. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy.